Okej, to przechodzimy do tematu. Chciałem wam opowiedzieć o czymś, czym się zajmuję, no powiedzmy na przestrzeni ostatniego roku, o Big Data. Ja nazywam się Mariusz Gil. Gdzieś tam może mnie kojarzycie albo z netu, albo z jakichś lokalnych właśnie meetupów. Obecnie pracuję jako CTO w takiej spółce w Warszawie. Zajmujemy się content marketingiem, analizą behawioralną użytkowników. To są tematy, które gdzieś po części zahaczają o tą tematykę. Robimy to w minimalnie inny sposób. Też może gdzieś tam potem zahaczę, wyjaśniając dlaczego robimy w inny sposób. Tak jak tutaj Wojtek powiedział wcześniej, tak, jesteśmy w szczyku. Pytanie na start. Kto w waszych kronach, w waszych projektach miał dzisiaj ustawioną na drugą w nocy backup bazy? Tak? Jeżeli ktoś miał, to będzie miał go podwójnie. Tak, a za pół roku może go nie mieć, tak? Bo coś tam się innego wydarzy. Okej. Dlaczego powiedziałem o tym czasie? Bo tak patrząc, co się dzieje tutaj nad ranem, tak, to chyba Szczyrk jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie hejnał odbywa się o godzinie 7 rano. Dobra, słuchajcie. Jeszcze dosłownie kilka zdań, czym ja się zajmuję. Ja się zajmuję po pierwsze PHP-em, tak, gdzieś na przestrzeni ostatnich lat. Gdzieś tam moje zainteresowania potem ewoluowały w kierunku skalowalności i wydajności aplikacji webowych. Tak. Okej. Okay. Słuchasz mnie? Jest okej. Okay. To są jakieś 2-3 ostatnie lata gdzieś tam mojego życia zawodowego. I od jakiegoś czasu, jestem powiedzmy od 12 miesięcy, tak, gdzieś dryfuję w stronę Big Data. Można powiedzieć sobie, OK, Big Data, PHP to się nie łączy. Okazuje się, że nie. Te technologie bardzo fajnie można połączyć. I w czasie tej prezentacji wam chciałem zrobić takiego sneak peeka, tak, żebyście zobaczyli, jaki próg jest wejścia w tą technologię. Jest to moje trzecie wystąpienie. O Jezu, przepraszam. Jest to moje trzecia wizyta tutaj na PHP-konie. Troszeczkę też widać, jakie wcześniej były tematy. Tak? Dzisiaj będzie Big Data. Jaką macie intuicję? Czym jest Big Data? OK? Coś jeszcze? Brawo. Coś jeszcze? Co? OK. Dużo gołych danych. OK? Znaczy, jest taka teoria, tak? Zwłaszcza w środowisku jakichś tam analityków. Big Data zaczyna się tam, gdzie kończy się Excel. Tak? Czyli wszystko, co nie wlazło do Excela, to już jest Big Data. Okazuje się, że no po części te wszystkie hasła, które tutaj padły, to jest prawda. Tak? Big Data jest często definiowane jako tak zwane 3V. Volume, Velocity, Variety. Tak? Czyli ilość, zmienność i prędkość. Czasami się pojawia jeszcze czwarte i piąte, ale to te trzy są tak naprawdę kluczowe. Rozmiar. O jakich rozmiarze mówimy? Tak? Czy 1 GB jest Big Data? No dla jednego tak, dla drugiego nie. Powiedzmy dla przykład życia. W naszej klasie, tak, w której kiedyś tam miałem okazję pracować, volume to jest 0,5 PB. Tak, no, to jest całkiem spory już rozmiar. Z kolei dla Facebooka 0,5 PB to jest ilość danych, jaką oni generują dziennie z samych logów, tak, Nginxów i jakichś tam swoich innych systemów. Z kolei dla mnie, w moich projektach, Big Data, znaczy rozmiar danych to jest mniej więcej, nie wiem, powiedzmy 60-70 gigabajtów, tak? Tylko pytanie zawsze jest tak, co z tymi danymi robimy? Rozmiar i prędkość, tak? Big Data zakładamy, że dane się zmieniają ciągle, tak? One bardzo szybko napływają, tak? Wyobraźcie sobie, co się stanie, jeżeli się podepniecie na przykład Facebooku pod, no, streama ze wszystkich access logów, ze wszystkich serwerów, tak? No to prawdopodobnie będziecie mieli wrażenie, że podpiliście się pod 10 Matrixów jednocześnie, tak? Z taką prędkością mniej więcej to będzie, krótko mówiąc, naparzało. No i zmienność. Big Data nie zakładamy, że dane są ustrukturalizowane. One mogą mieć dowolną formę. Tak? Z jednej strony może to być baza relacyjna wciągnięta w jakiś tam sposób, a z drugiej strony mogą być to być jakieś gołe logi albo dumpy, jakieś NoSQL. I to się wszystko da połączyć. OK. Od czego tak naprawdę to się wszystko wykorzystuje? Wykorzystuje się do tego, żeby tak naprawdę troszeczkę zarobić więcej pieniędzy. Przykład Spotify'a. Na pewno wielu z was używa, tak? Korem niektórych algorytmów Spotify jest oczywiście Hadoop, Big Data. Dlaczego jest to wykorzystywane? Jest to wykorzystywane do tego, żeby wam zasugerować, jaką muzykę jeszcze możecie, że tak powiem, być zainteresowani. Tak? Analizowane są streamy waszych znajomych, waszych przyjaciół, a wasze kliki, tak? Wyszukiwane są jakieś tam podobieństwa. No i na podstawie tych wszystkich informacji raz tam na dobę, czy z jakąś inną częstotliwością, te dane są mielone
i zapisywane w jakichś systemach. Spotify się chwali, że chyba ma jeden z największych takich znanych w Europie może nie centrów, tylko klaster, tak, do analizy big data. Ten klaster ma 700 maszyn. Tak? 700 maszyn jest tylko przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego, żeby mielić dane. Ale już nie mówiąc o ich dalszym jakimś tam wystawianiu. Twitter. Tak? Na pewno znacie to narzędzie, tak? Tutaj na PHP konie się gdzieś tam ciągle to przewija. Oni także wykorzystują big data. Do czego? No to analizy naszych streamów, tak? Do wykrywania, jakie tagi w danej chwili są popularne, do rekomendowania kont, które mogą nas zainteresować i tak dalej, i tak dalej. To, co widać na zewnątrz. Tak? W rzeczywistości big data w Twitterze jest wykorzystywane do analizy infrastruktury, do monetyzacji, do jakiejś tam optymalizacji całej powierzchni, całej platformy. Orientujecie się, jakie mniej więcej liczby ma Twitter. Tak? To jest około 60 milionów tweetów dziennie. No, liczba nie robiąca wrażenia. Tak? Ale jeżeli pomnożymy sobie tą liczbę z gdzieś tam ilość kont, do których te tweety są retweetowane i tak dalej, gdzieś tam wsadzane do feedów, to tak naprawdę to wszystko dosyć rośnie. Tak? No i to wszystko trzeba mieć narzędzia do tego, żeby to obrobić. Efektywnie, wydajnie i w czasie. Okay. Jaka jest wasza intuicja? Jaki jest wasz stan wiedzy, aby w tym momencie zacząć się zajmować big data z PHP-em? Strzelajcie, procentowo. Zero, okej. Okay. Coś więcej? Bez kozery powiem 500. Dobra. Ja powiem tak. Według mnie wasz stan wiedzy to jest 95%. 95% informacji już macie, żeby zacząć się taką tematyką zajmować. To tak naprawdę będzie o tych pozostałych pięciu. Czyli jak zainstalować Hadoopa. Okej. Okay. Żeby to wszystko zrozumieć, cofnijmy się tak naprawdę do początku. Do początku całego tego zamieszania, które bądź co bądź zmieniło obraz tak naprawdę nowoczesnej informatyki. Rok 2004. Co się dzieje? Google, wiadomo, gdzieś masa innowacyjnych rzeczy wychodzi z tej firmy. W grudniu 2004 dwóch panów, czyli Jeffrey Dean i Sanjay Gembawat, jakkolwiek oni tam się nazywają, opublikowali pewien dokument. I ten dokument nazywał się Data Processing on Large Clusters. Tak? To był chyba 11-stronicowy white paper, który opisywał założenia algorytmiczne do tak zwanego MapReduce, do paradygmatu przetwarzania danych. To jest cały dokument. Jakieś wykresiki były, jakieś informacje, tak? A Google tak naprawdę zaimplementowało to u siebie, oczywiście w C++, żeby było szybko, i zapięło te wszystkie mechanizmy pod wyszukiwarkę, pod analizę danych i tak dalej, i tak dalej. Co ten dokument opisuje? Według mnie, tak prywatnie sądząc, jeżeli byłaby przyznawana Nagroda Nobla z informatyki, to jest pierwszy kandydat. Ten dokument od strony takiej matematycznej opisuje dwie rzeczy. W algorytmu MapReduce, tak? Ten koncept paradygmatu MapReduce sprowadza się do tego, że jakiś problem można rozbić na mniejsze problemy, przetworzyć je powiedzmy jako mniejsze i złożyć rozwiązanie do postaci wynikowej. Składa się z dwóch kroków. Tak? Z jednej strony jest to tak zwany krok mapowania, gdzie mamy jakieś dane w postaci klucz-wartość, tak? I te dane w jakiś magiczny sposób rozbijamy na listę innych kluczy i innych wartości. W drugim kroku, czyli tak zwanym kroku redukcji, dostajemy klucz. Patrzcie na cyferki, tak? Indeksy dolne są tutaj bardzo istotne. Klucz ze skojarzoną listą wartości z kroku pierwszego. Znowu jakaś magia się wykonuje i dostaniemy kolejną listę innych kluczy i innych wartości. To wszystko pozwala zaimplementować bardzo wiele algorytmów. Jakbyście podeszli do tematu, najbardziej przykład z Hadoopa, tak? Czyli word count, liczenie słów. Jeżeli nie mielibyście gołego PHP-a, jakbyście podeszli do tematu? Ktoś na ochotnika powie? No, trzeba by pewnie mieć, no nie, mamy te pliki tekstowe, tak? Gdzieś sobie zaczynamy te pliki mielić, eksplodować, gdzieś musimy zapisywać wyniki. Tak? No jest to dosyć takie żmudne. Wiadomo, że jedna maszyna to będzie mało, a więc dostawiamy drugą,
tak? No to już musimy te dane wejściowe jakoś podzielić, tak? Drugą, trzecią, czwartą. Potem musimy się zająć złożeniem tych danych. No okazuje się, że tak naprawdę chcieliśmy tylko policzyć słowa, tak naprawdę musieliśmy zaimplementować całą otoczkę, tak? A nie daj Boże jeszcze jakaś paczka danych, które są gdzieś tam mielone na jakimś serwerze się przewróciła i trzeba ją wycofać. Jeżeli byśmy sobie utrudnili robotę, byśmy założyli, że chcemy na przykład zeskanować wszystkie projekty, wszystkie książki dostępne w ramach projektu Gutenberg, tak, czy jakieś tam gigabajty danych, no to się jeszcze wszystko bardziej komplikuje. Tak, wiadomo, że PHP, okej, można memory limit minus jeden dać, tak, i jakoś to tam niby pociągnąć, no ale to też gdzieś ma swoje granice. W takim kroku, w takim modelu jest to bardzo, bardzo proste. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy jakieś słowa, tak? Plik tekstowy, który zawiera trzy linijki tekstu. Tak? Ten plik wejściowy jest rozbijany, załóżmy po linijce. Tak? Każda z tych linijek jest teraz mapowana. To jest ten pierwszy krok. Co znaczy mapowana? Rozbijamy w tym wypadku na przykład te słowa po spacji. Tak? Imitujemy, jako zwracamy w tym kroku mapa słowo i wartość 1. Tak, to znaczy, że to słowo wystąpiło dokładnie jeden raz. Piszemy sobie funkcję do PHP do tego, czy w jakimś innym języku i puszczamy to sobie na obliczenia. To, co się dzieje dalej w algorytmie MapReduce, to połączenie poszczególnych takich samych kluczy z różnych paczek. Tak? Czyli widzicie, PHP został połączony i także został połączony Good, Simple i Popular gdzieś tam sobie gdzieś z boku siedzą. Teraz odbywa się drugi krok, tak? Czyli redukcja. Redukcja. Redukcja wygląda tak, że po prostu mamy słowo i liczymy sumę wystąpień tego słowa. Tak? Tylko zobaczcie, że ograniczyliśmy już rozmiar danych. Tak? Tych danych jest mniej. No i na końcu tak naprawdę składamy rozwiązanie. OK. Dobra. No, tak naprawdę jak to Google gdzieś tam w 2004 roku opublikowało, no to wiadomo, że ludzie się rzucili i zaczęli to implementować na własną rękę, tak? No implementacją open source'ową jest oczywiście Hadoop. A dwa tygodnie temu, niecałe 15 października, wyszła wersja druga, w końcu, finalna, Hadoopa z tak zwanym Yarnem, za sekundkę opowiem, co to jest. Bardzo duży, że tak powiem, wpływ na rozwój Hadoopa miało Yahoo. Yahoo tak naprawdę było jednym z głównych inicjatorów i poświęciło naprawdę sporo czasu na development Hadoopa w celu poprawienia jakości swojej wyszukiwarki. Dobra. Żeby zainstalować Hadoopa, tak, można na kilka sposobów. Tak? Można ściągnąć gotową dystrybucję typu Cloudera, Hortonworks albo MapR, albo skorzystać po prostu z gołych paczek i sobie je ściągać i instalować osobno. I w zależności, który model wybierzecie, powiedzmy, że skupimy się tylko na gołej instalacji, to wam to zajmie 5 minut, 6 albo 1 dzień. Dlaczego tak się śmieję, bo 5 minut to wam zajmie, jeżeli macie goły system, wstawiacie Hadoopa, wszystko jest OK. Tak? Z instalacji. 6 minut, jeżeli mieliście wcześniej uruchomionego na porcie 9000 na przykład PHP FPM-a i musicie go wyłączyć. Tak? Jeden dzień zajmuje, jeżeli macie uruchomionego PHP FPM-a i go nim zapomnieliście. Tak? Instalujecie, nie działa, sięgacie po Cloudera, instalujecie na Vagrancie Cloudera, co zajmuje 4 godziny, nie działa, bo Java zabija wirtualkę, wywalacie, instalujecie jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. W końcu sobie uświadamiacie, że przecież na porcie 9000 siedzi FPM. Wyłączacie i wracacie do tego modelu 5-minutowego. Tak z życia, tak? Chyba mi to zajęło gdzieś ostatnio do 4 nad ranem. Zapomniałem po prostu. Dobra. Z czego się składa Hadoop? Hadoop składa się z trzech podstawowych elementów. HDFS-a, czyli Hadoop File Systemu, rozproszonego systemu plików, który jest w stanie przyjąć pliki o rozmiarze terabajtów. Tak zwanego Yarna, czyli Yet Another Resource Negotiator. Jest to nowy system alokacji zasobów na klastrze. Jest takim jakby frameworkiem, na którym została zbudowana druga wersja Hadoopa. On się tam różni od pierwszej tak naprawdę jakby skalą, na jaką potrafi działać. W sensie Yarn potrafi uruchomić się na 10 tysiącach serwerów. Wersja pierwsza Hadoopa tak naprawdę gdzieś tam przy około 4 tysiącach miała już problemy. I
No i jeszcze składa się oczywiście z samego algorytmu MapReduce. Tak? Przy czym te kroki, znaczy te wszystkie elementy są niezależne od siebie. Znaczy można używać na przykład samego systemu plików ADFS-a bez całej reszty, można używać Yarna z innymi aplikacjami, można używać MapReduce'a, no to jakby też jest siłą rzeczy skojarzone z całą resztą. Jaki jest minus? Minus jest taki, że no, Hadoop jest Java'owy. Tak? Nie każdy lubi Java, ale Hadoop ma trzy sposoby komunikacji. Standardowe Java API, tak zwane pipy do komunikacji z procesami napisanymi w C albo w C++. I ma także API streaming. I to jest coś, co tak naprawdę pozwala się z Hadoopem komunikować w dowolnej technologii. Jak to wygląda? Wygląda to tak, to jest kawałek jakiejś architektury Hadoopa. Tak? To, co się odpala na jednym serwerze w klastrze. Tak? Jest tam sobie jakiś node manager, który odpala po kolei odpowiednie procesy, które gdzieś tam w końcu wykonaniem naszego, skutkują wykonaniem procesu mapa albo reduce. I to, co się wydarzy, jeżeli z boku mamy proces działający w PHP, w Ruby, w Pythonie, w Bashu, w Basicu, nawet możecie sami z konsoli naparzeć w czasie rzeczywistym, to jest to, że można się z tym komunikować za pomocą standardowego wyjścia i wejścia. Wszystko. Tak? Jak to w praktyce wygląda? Teraz poleci naprawdę tona kodu. Bądźcie przygotowani. To jest, ten kod to jest tak naprawdę mapper do tego wcześniejszego przykładu. Tak? To jest to. Wszystko. Tona kodu. To jest autentycznie wszystko, co wystarcza do implementacji pierwszego kroku. Czyli odczytujemy sobie ze standardowego wejścia jakieś dane, eksplodujemy je, no i w pętli sobie coś tam echujemy na standardowe wyjście. I wszystko, Hadoop to sobie szczyta i gdzieś tam pośle to dalej. Skrypt reduktora wygląda niemalże identycznie. Ok, Hadoop jest jakby jednym elementem, który implementuje MapReduce'a. Tak? Jest oczywiście inny. Jaki? No Mongo. Kto używa Mongo? Ok, fajnie. Mongo, czyli dokumentowa baza danych, w której trzymamy JSONy, ma zaimplementowane w korze swoim MapReduce'a, którego możemy wykorzystać. Oczywiście jest różnica. To ten MapReduce jest wolniejszy, nie skaluje się jeszcze, na razie jest ograniczony chyba do jednego kora, ma się to gdzieś tam zmienić, no ale na chwilę obecną, no jest jak jest, tak? Można się pobawić, można zobaczyć, można sobie jakiś taki start zrobić do tej technologii. W praktyce wygląda tak, to jest fragment aplikacji Silexowej, którą mieliście okazję, mam nadzieję, zobaczyć, ewentualnie zaraz ją zobaczymy. Co się tu dzieje? Mam nadzieję się tyle, że tworzymy sobie funkcję mapa w PHP. Oczywiście można ją mieć już zdefiniowaną w serwerze, to nic nie szkodzi. Tworzymy sobie funkcję reduktora. Tak? Funkcja map będzie wykonana na wszystkich obiektach w naszej kolekcji, którą podamy. Tak? Dlatego mamy tutaj dostęp przez dysa do wartości, które są przechowywane w poszczególnych dokumentach. Natomiast reduktor tak naprawdę jest funkcją, która dostaje klucz, dostaje wartości. Tak? Czyli analizując nasz przykład z WordCountem, dostaje słowo oraz liczbę wystąpień, tak? Czyli tam trzy jedynki dostanie na przykład słowo PHP. No i jak wygląda? Reduktor po prostu zwróci sumę tych jedynek, tak? Ile ich jest? Trzy, bach, gotowe. Odpalenie przez PHP Mongo wygląda tak, że podajemy, ale mi się ręce trzęsą. Na pewno nie jest to skutek wczorajszej imprezy. Nerwy. Okej. Okay. Podajemy tak naprawdę nazwę kolekcji, na której chcemy to wykonać. Podajemy funkcji, znaczy podajemy zmienne, gdzie mamy zaszyte funkcje map i reduce, jakieś parametry. Tak, możemy tutaj albo dostać te dane out of the box, albo możemy je zapisać do zewnętrznej kolekcji i w ten sposób gdzieś tam sobie dalej to obrabiać. Skomplikowane? Nie. Naprawdę. Nawet nie musicie instalować Hadoopa, żeby się pobawić MapReduce'em. Tak? Dajecie apt-get install MongoDB i możecie się pobawić. Okej, okay. A tak naprawdę jeszcze MapReduce jest implementowany także w innych systemach. Jeżeli ktoś z was na przykład używa React'a albo jakichś takich innych naprawdę zaawansowanych key value store'ów, to tam też jest Mongo, MapReduce. Tak? można się pobawić. Ale to też pokazuje, jak bardzo skuteczny jest paradygmat MapReduce. Uwierzcie, że tym sposobem da się zaimplementować, strzelam, 99,5% wszystkich problemów, jakie są, pojawiają się w różnych aplikacjach. Przy czym to mogą być obliczenia, ale
Hadoopa i MapReduce'a można wykorzystać także do rzeczy, których potencjalnie można nie kojarzyć z czymś takim. No, przykład pierwszy z brzegu. Macie milion obrazków i macie je przeskalować. Jak to zrobicie? Napiszemy 1000 kronów, tak, które będą to obrabiały. Można inaczej. Można na przykład ten milion obrazków wrzucić do HDFS-a, odpalić sobie 20 instancji Hadoopa i napisać tylko etap mapowania, który tak odbierze pliki z HDFS-a, przetworzy je i zapisze gdzieś. Nie, bez etapu redukcji, tak? No bo to jest tylko przetworzenie. Co więcej, jeżeli używacie Amazona, kto używa Amazona? Kto używa Azura? Właśnie, no, wczoraj się pojawił się ten Hadoop na prezentacji w postaci takiej małej ikonki o nazwie HD Insight. No, nie jestem skojarzony z Microsoftem, ale wam powiem. Gdzieś tam Microsoft chyba doszedł do wniosku, że nie ma sensu implementować czegoś własnego, skoro to już jest praktycznie standard. Tak? Hadoop stał się standardem do takiej analizy, więc oni wzięli Hadoopa, opakowali jakieś tam swoje magiczne wrapery, jakieś DLL-ki, zrobili porty do SQL serwera i sprzedają to pod nazwą HD Insight. Tak? No, w rzeczywistości jest to Hadoop. Natomiast wracając do tego Amazona. Amazon ma usługę o nazwie Elastic MapReduce, gdzie nie musicie konfigurować tych serwerów, tak naprawdę tylko sobie klikacie, pyk, podajecie ścieżkę do waszych danych, na przykład do S3, tak, uploadujecie na przykład jakiegoś jara, którego chcecie wykonać, albo skrypty PHP, Pythona, odpalacie, jest, działa. Spotify tego używało do czasu, kiedy przeliczyli koszty i doszli do wniosku, że samemu będzie po prostu taniej. Okej, okay. Hadoop. Hadoop tak naprawdę stał się potężnym ekosystemem, naprawdę potężnym. To nie jest tylko MapReduce, to nie jest tylko HDFS, to nie jest tylko Yarn. W tym systemie powstało, no, może nie dziesiątki, tak, ale tak powiedzmy do 20 naprawdę potężnych narzędzi. Tutaj teraz takie najbardziej kluczowe nazwy się pojawiają, tak. Połowa to są, o, wszystkie. wszystkie są z Apache. Zookeeper na przykład, to używa Zookeepera. No, myślałem, że nikt ręki nie podniesie, chwała wam. Jeżeli nie wiecie, co to jest Zookeeper, wejdźcie sobie na zookeeper.org i poczytajcie. Fantastyczne narzędzie do PHP działa, pozwala wstrzykiwać dynamicznie konfigurację do aplikacji. HBase, Hive, narzędzia do analizy danych. Tak? O HBase i Hive za chwileczkę powiem. Tak? Mahout, narzędzie do potężnego machine learningu, tak? Do wydobywania potężnych informacji z jeszcze większych zbiorów danych. I co jest ciekawe, te projekty, które są zaraz zaznaczone na biało, mają jakby w standardzie możliwość gadania z innymi technologiami. Tak? Czy w Zookeeperze, w HBase, w Hive, w Piku i Avro możemy sobie zainstalować PHP i gdzieś tam sobie z tym jakby korzystać. Co byście powiedzieli, gdybyście mieli szansę pracować na przykład, nie wiem, macie plik tekstowy, tak? Jakieś logi serwera. Tona tego jest, tak? 10 milionów linii kodu i możecie napisać w języku takim opisowym, na przykład, nie wiem, no zagregujmy, powiedzmy, wszystkie jakieś tam wydatki użytkowników, tak? Pod jakimś tam kątem, ograniczmy ich tylko na przykład do województwa jakiegoś tam, jeb, i dostaniecie wynik, tak? Za chwilę wam coś takiego pokażę. Okej, okay. HBase. Ktoś słyszał o HBase? Super. Czym jest HBase? HBase jest systemem zbudowanym w oparciu o HDFS, który pozwala utworzyć wam tabelę, powiedzmy tak, coś jak gdzieś tam, powiedzmy SQL, tak, gdzie możecie dokładać dziesiątki kolumn, setki kolumn i miliardy wierszy, miliardy, i to będzie działać. Tak, jeżeli będzie wam brakowało mocy, po prostu zostawicie kolejną maszynę do waszego klastra hadoopowego i bum, i to będzie działać, to się samo przeskaluje. Przykład Streamy.com, serwis z Ameryki, który zajmuje się analizą RSS-ów, linków, patrzy, co ludzie tweetują, co ludzie czytają na Facebooku. Zaczynali od Postgresa. Doszli do tego, że tam mieli tabelki po kilkaset milionów rekordów. Oczywiście, wiecie, wszystkie tematy skalowania baz danych przerobili, tak? Czyli replikacja, master slave, shardowanie. Jak to oni opisali? Po 2 latach projektu wszyscy w teamie byli DBA-ami. Tak? Każdy deweloper miał taką wiedzę z Postgresa, że mógł tak naprawdę pójść pracować jako administrator do innej firmy. Tak? Po co? No, żeby wyciskać tak naprawdę 7 soki z tej bazy. Tak?
bo mieli problem właśnie z obsługą takich dużych ilości danych. Oczywiście chodziło o to, żeby to wszystko działało szybko, tak? Że puszczasz selecta, bum i masz wyniki. Poszli po prostu do głowy, przesiedli się na Edgebase'a i tak naprawdę skończyły się ich problemy. Tak? Okazało się, że mogą przechowywać nie kilkaset milionów, ale nawet kilkanaście miliardów wierszy. Mogą sobie zrobić jakby wirtualnego altera i dodać jakieś kolejne pola. Tak? No nie wiem, no zrobienie altera na tabeli, która ma kilkaset milionów wierszy, no to pewnie chwilę potrwa. Tak? Jak to działa w praktyce? Działa to sobie w ten sposób, że mamy jakiś serwerek, tak? Przez który idzie nasza komunikacja. Mamy jakąś wirtualną taką tabelkę, która jest rozłożona na ileś tam serwerów w tak zwanych regionach. Tak? Jeżeli chcemy jakby zwiększyć możliwość przechowywania danych, ilości danych w tej bazie, po prostu dokładamy serwer. I autentycznie, tam nie trzeba więcej jakby zbytnio czarować. Tak? Te regiony same się zbalansują. Jeżeli chcemy odjąć serwer, no to się te dane przesuwają w tą inną stronę. A pod spodem Edgebase trzyma sobie te dane w HDFS-ie, tak? Czyli w systemie, który jest przeznaczony do przechowywania plików o rozmiarze terabajtów, petabajtów. No i oczywiście, gdzieś tam jest ten nasz PHP. Tak? Tutaj jesteśmy na konferencji PHP-owej, więc wypada o nim opowiedzieć. Jak się skomunikować z serwerem Edgebase'a? Znacie oczywiście resty. Kto zna Drifta? No. No. To jest przykład komunikacji w Edgebase'ie. Z Edgebase'em z poziomu PHP. Mamy wystawione w protokole Drift jakieś tam interfejsy. Nawiązujemy sobie połączenie, wyciągamy sobie dane, pyk, pyk, pyk. Rocket science? No, pewnie, że nie. Taki prosty kod pozwala skomunikować się z systemem, który trzyma kilkanaście miliardów wierszy i robi to efektywnie. Jeżeli znaliście resty, bo można tak naprawdę Edgebase skonfigurować na różne sposoby, tak? On może wystawić takie API Javowe, może wystawić API restowe i może wystawić Drifta. Tak. Drift będzie tutaj po prostu wydajniejszy niż REST. A jeżeli nie znacie, to tak naprawdę można restem się odwołać. A resta to znacie. Jeżeli znacie resta, to możecie sobie pogadać z takim systemem. Inny przykład. Hive. Hive jest systemem, też oczywiście zbudowanym na bazie MapReduce'ów i HDFS-ów, który pozwala gadać, że tak powiem, SQL-em. Przykład. Mamy utworzenie tabelki. Coś tam sobie leci. Mamy w niej 3 miliardy rekordów. Tak? I robimy sobie select. Pomijając jakby tą linijkę. Tak? I jakby może, nie wiem, tutaj inne typy oj, zapomniałem tutaj inta wstawić. Tak? A pomijając, że tutaj nie ma klucza głównego i tak dalej, resztę znacie. Jeżeli nie znacie, to możecie wyjść, tak? No dobra. Kto nie zna SQL-a? No. Tak ma być. Każdy z was potrafi napisać selecta do takiej tabelki, tak? Wyobraźcie sobie, że macie naprawdę miliard rekordów, tak? I jesteście w stanie przeanalizować je technologiami, które znacie. Znacie SQL-a. Możecie napisać prostego selecta z join, z grupowaniem, z sortem, tam oczywiście są pewne rozszerzenia, tak? No w postaci na przykład tutaj jakiejś tam sztuczki do tworzenia tabelki. Ta tabela w rzeczywistości trzymana oczywiście na HDFS-ie. Jeżeli ona urasta, to HDFS automatycznie dzieli ją na więcej serwerów. Okej. Okay. Inny przykład. Właśnie, bo tutaj jeszcze nie mówiliśmy o PHP, tak? No tutaj potrafilibyśmy zrobić selecta do systemu. No jakby, no oczywiście, okej, okay, można zrobić to przez PHP, tak? Ale w Hive'ie możemy nawet zaimplementować, jakby, znaczy wykorzystać PHP piętro niżej. Zobaczcie, mamy taką tabelkę o nazwie www.logs. Jezus Maria, moje ręce. Oj. Się zrobiło, okej. Okay. Trochę lepiej. Mamy tabelkę, która trzyma linię, jest line. To jest tabela www.logs row. Mamy tabelkę o nazwie www.logs, która zawiera już troszeczkę więcej informacji. IP, metod, URL, HTTP code, refer. To są tak naprawdę kolejne pola z access loga. Tak? No i co możemy zrobić? Zobaczcie. Add file, www.logs mapper, php. I teraz, uwaga, magia się dzieje. Mam nadzieję, że tam będzie widać z tyłu. Robimy insert override, table, blah, 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 select, transform line using
PHP, Vlogs, Mapper, PHP. Wow. Nie? As? Yep. Do czego to służy? To służy do tego, że Hive odbierze z tabeli poszczególne wiersze i zainsertuje je do innej tabelki, przekształcając, mapując rekord z bazy, tak, z wykorzystaniem waszego skryptu. Tak naprawdę ten wwlogs mapper.php, no to jest tak naprawdę odczytanie ze standardowego wyjścia, explode w odpowiedniej kolejności zwrócić, finito. Teraz zobaczcie, jeżeli wasz klaster ma 20 maszyn, tak, ta linijka, add file wwlogs mapper, spowoduje, że ten pliczek automatycznie zostanie załadowany na poszczególne maszyny, a jeżeli zrobimy tego inserta selectem, to automatycznie Hive podzieli to na jakieś tam MapReduce, zacznie tam czarować, jakąś magię odpali i w wyniku po kilku chwilach będziecie mieli to wszystko przetworzone. A na końcu, bo to był cel nasz... Możemy zrobić sobie takiego selecta, select user agent count gwiazdka from wwlogs, czyli z tej tabelki, group by user agent. Okej, okay, no znaczy wiadomo, że to pewnie można by zrobić w baszu, hardkorowcy, nie? Troszeczkę byśmy się napołowali, da się to zrobić. Tutaj po raz kolejny znamy PHP, znamy SQL-a. Jedyne, co potrzebowaliśmy, to tak naprawdę zainstalowanie Hive'a. Jeżeli się zdecydowalibyście na użycie właśnie jakiejś takiej dystrybucji gotowej, czyli typu Cloudera, Hortonworks albo MapR, gdzie tak naprawdę wszystkie dystrybucje dbają o to, żebyście dostali komplet poszczególnych narzędzi w odpowiednich, pasujących do siebie wersjach, tak? No to jest tylko klikanie w instalatorze. Jeżeli macie mocną maszynę, no to chwilę potrwa, tak? Nic więcej. O, słuchajcie, demko. Pokażę wam na żywca, jak to działa faktycznie. Gdzieś tam wcześniej w necie się pojawiła taka stronka, mapinka, reducinka. Tak. Aj, już, okej. Okay. Coś tam... Co to jest? Mapinka reducinka to jest aplikacja napisana w PHP, w Silexie, nie w Drupalu, pokazująca zastosowanie MapReduce'a na MongoDB. Wsadziliśmy do tej bazy u nas w firmie 2,5 tysiąca miast, w którym akurat były apteki, bo taką bazę mieliśmy pod ręką. I co ten przykład pokazuje? W tym przykładzie możecie wskazać dwa punkty geograficzne w Polsce albo gdzieś tam na zewnątrz i zostanie odpalony MapReduce, który posumuje, znaczy popatrzy na wszystkie miasta, które są w bazie i wywali tak informację, ile miast jest bliżej jednego punktu, a ile drugiego, tak? Mamy tutaj Szczyrk, mamy sobie Szczecin, tak? No i w wyniku byśmy dostali na przykład, nie wiem, że 1,5 tysiąca miast jest bliżej Szczyrku, a 1,5 tysiąca miast, czy tam ileś, czy właściwie 1000 jest bliżej, bliżej Szczecina. Ach, dla ułatwienia tutaj wyrzuciliśmy sobie, ok, mamy Gdańsk, mamy Szczerk, submit, jeżeli się nie wywali, o, su, dobra. A, nie pamiętam, kto jest który, ale są jakieś tam cyferki, tak? Czyli mamy służę na jakiegoś punktu, Szczerk albo Gdańska, nie pamiętam, to jest chyba Szczerk. Okej, okay, i powiedzmy 1288 miast jest bliżej tych współrzędnych, a 1196 jest bliżej tych współrzędnych. Dodatkowo tutaj prezentowane są jakieś tam statystyki, które MongoDB udostępnia. Ilość rekordów, które się pojawiły, ilość emitów w etapie mapowania, ilość redukcji przeprowadzonych, ilość wierszy w outputcie. Jak to wygląda z strony PHP? To też może być tam jakoś... O, już wam pokazuję. Jakiś tam... To jest funkcyjka... Ja przepraszam tego kolegę, który miał taką świetną prezentację właśnie Geo wczoraj. Niech na to nie patrzy. To było wzięte z netu, a zwraca odległość pomiędzy dwoma punktami. Z zachowaniem tam jakichś krzywizn i tak dalej, i tak dalej. Tak, czy mamy jakąś funkcję o nazwie distance, rejestrujemy ją w Mongo. Mamy funkcję mapowania, napisano, że takim brute force'em, liczy sobie odległość do jednego punktu, odległość do drugiego i tak naprawdę emituje albo jeden punkt, albo drugi z wartością, tak jak tutaj widzicie, jeden, tak? Etap mapowania jest szalenie skomplikowany. Dostajemy współrzędne w postaci JSON-a i ilość tak naprawdę tych jedynek, które tutaj widać. No i
Oj, dobra, no jest odpalenie, tak? Tak jak tam widzieliście wcześniej na tym przykładzie. Ten przykład tak naprawdę miał na celu zupełnie coś innego. Klikaliście po tym. Ja dziękuję serdecznie tym osobom, którym się chciało gdzieś tam kliknąć. Jeżeli macie jeszcze chwilę, to możecie sobie wejść mapinka-edycinka.pl. Ale ten przykład miał zupełnie, tak jak powiedziałem, coś innego na myśli. Tam był taki magiczny... Mam nadzieję, że będzie go widać. Tutaj był taki duży czerwony button. Tutaj był duży czerwony button pod tytułem Admin Interface. Jeżeli tam klikniecie, pojawiał się formularz logowania. Ten formularz do niczego nie prowadził. To tak, i co więcej, on robił coś takiego. Przewalał to getem, tak? Chyba jedna osoba, bo widziałem w logach, jedna osoba chyba odkryła, o co chodzi. Ten przykład miał na celu to, że teraz sobie odpalimy autentycznego MapReduce'a na Hadoopie, instalowanego w pocie czoła. Okej, okay, sklirujmy. Co się dzieje? Połączenie z internetem jest. Ściągnęliśmy sobie logi z Amazona. To na Amazonie oczywiście działało. Na mojego lokalnego laptopa. Teraz te logi zostaną przełożone do HDFS-a. W pierwszym etapie zostanie usunięty katalog PHP.com output. Na przykład on tam teraz nie istniał, więc tylko jest komunikat, że nie poszło. Teraz zaplodujemy te logi do HDFS-a. OK? Akurat nie ma outputu. Ten pierwszy krok jest potrzebny, w sensie usunięcie katalogu wyjściowego jest bardzo istotne, ponieważ jeżeli byśmy tego nie zrobili i raz sobie odpalimy MapReduce'a, potem drugi raz sfailuje od razu. Hadoop nie pozwala, w Hadoopie się jakby podaje, gdzie mają zostać złożone pliki wynikowe. Jeżeli lokacja istnieje, to nie pozwoli wam jej nadpisać. Z prostego wyniku, znaczy z prostego powodu. To wszystko, znaczy operacje na Hadoopie zazwyczaj długo trwają, tak? To są minuty, godziny, dni. Naprawdę, na Hadoopie działają czasami taski, które trwają dni. I teraz, jeżeli byście sobie nadpisali dane, które generowaliście tydzień, no to byłoby słabe. Bo nie odtworzycie tego łatwo. Okej, okay, dobra. No i teraz odpala się naparzanie Hadoopem. Java. Gdzieś tam jest tworzone poszczególne instancje procesów. Gdzieś tam są dzielone. Te pliki, ten plik wejściowy jest podzielony na paczki i zaczyna się teraz etap mapowania. Tutaj dostaniemy informację o postępie. Ja tego Hadoopa nie tuningowałem, w sensie to jest taka out of the box instalacja, ona jest wolna i tak dalej. Tam można masę parametrów podkręcić, żeby to było szybko. OK, etap mapowania został zakończony, etap redukcji był szybszy. Już zostały obliczenia zakończone, zostały wyświetlone jakieś statystyki. Teraz zastanowi się to na wyniki. Wyniki co zawierają? Wyniki zawierają loginy i hasła, jakie zostały podane w formularzu. To jest oczywiście ilością, tak? Chciałem troszeczkę was podpuścić, nie mówiłem, o co chodzi na Twitterze, tak naprawdę chodziło mi o to, żebyście sami gdzieś tam poklikali i pobawili się w domu rosyłych hakerów. Dobra. Wyniki nie są ustawione autentycznie, to jest to, co tam ludzie wpisywali. Zobaczmy. Wyświetlamy teraz wyniki. O! Okej, okay, wszedł. Brawo dla was. Uniwersalne hasło, widziałem je paręnaście razy, dupa cyski TP8. Dobra, co my tu mamy? Kto wpisał wczoraj bodajże z urządzenia, które się przedstawia jako Android? Nie dam się na to nabrać. Jest na sali? Nie ma. Szacunek, chyba się domyślał, o co chodzi. No i co? No admin, 11 prób, root, standardowe hasła 4. O, ktoś submitował dwukropek, czyli nie podając niczego, no pozostałe się rozłożyły, spoko. Tak? I zobaczcie, z prostego przykładu tak naprawdę wyciągnęliśmy zupełnie inne dane, tak? To jest pokazanie tak naprawdę, co potrafi Hadoop.
Okej. Troszeczkę przyspieszymy. To, co jest minusem w Hadoopie, to jest to, że robiliśmy te obliczenia, tak? No ale w międzyczasie ktoś mógł kliknąć. Tak? I my tych danych nie mamy. Hadoop ma taką batchową naturę. W sensie odpalamy, zbieramy wyniki, tak? Nasz task obliczenia trwają godzinę, nie mamy tych danych, tak? Za kolejną godzinę. Tak jak tutaj było pokazane, pojawiają się kolejne iteracje. Chcielibyśmy osiągnąć etap, w którym mamy ciągłość dostępu do danych, zawsze do aktualnych. Przykład. Hasztagi i top lista hasztagów w Twitterze, tak? Jeżeli by ona była renderowana raz na 12 godzin, no to taka lista top tagów jest, krótko mówiąc, do dupy, tak? Przykład. No, nie wiem, no jeżeli na przykład jest finał, nie wiem, Pucharu Polski, to nie, dobra, to nie jest to. No co może być? No PHP.com, tak? Dobra, PHP.com. No i byście na przykład przychodzicie do domu, wracacie tam do Warszawy, gdzieś do Poznania i tak dalej, patrzycie, o super, nie? PHP.com jest super tagiem, tak? Tylko, że już tam nikt nie pisze, nie? Bo oni pisali w weekend. No to jest słabe, tak? Trzeba mieć dostęp do tych danych jak najszybciej. I są takie systemy. Są systemy real-time'owe. Hadoop też idzie w tą stronę. System, o którym tak tylko naświetlę, Storm. Storm. Ja, przepraszam. Czym jest Storm? Storm jest oczywiście wszystkie te super przymiotniki, wolny, szybki, otwarty, rozproszony, real-time'owy, dla nas najfajniejsze, bach, language agnostic. Tak, to znaczy, że można z nim komunikować się z dowolnym języku. Oczywiście wiadomo, że w JVM-ie będzie najszybciej, ale można w innych językach. Do czego to służy? Jak to działa? Działa to tak, że zamiast takich obliczeń odpalanych w takim modelu batchowym, tworzymy tak zwaną topologię. Topologię, przez którą przepływają dane cały czas. To jest topologia. Są tak zwane spouty, czyli... Jezus Maria. Są tak zwane rynne danych. Tak? Rynna to jest coś, co nam generuje dane, na przykład z access loga. Bach, lecą dane. Te dane możemy przetwarzać, ojej, za szybko, można je przetwarzać w boltach, czyli w takich miejscach, gdzie możemy sobie te dane, które zostały wygenerowane stąd, przetworzyć. Tak? Można te dane na przykład połączyć, dane z dwóch miejsc połączyć w jednym innym miejscu, przetworzyć i pokazać dalej. Tak? I czym to się różni od Hadoopa? To jest to, to cały czas działa. W sensie odpalamy taką topologię i ona cały czas działa. I ta topologia na przykład może, powiedzmy, macie tutaj na wejściu wszystkie tweety z Twittera z jakimiś tam tagami, mieszacie je sobie, na przykład tutaj raz na 3 sekundy wyrzucacie gdzieś na przykład do Redisa albo do bazy aktualną postać top listy. Tak? I dane macie zawsze aktualne. Oczywiście widzicie, na każdym etapie można zastosować PHP. Jak to wygląda? No, troszeczkę więcej kodu, tak? Z czego większość to są nawiasy i definicje funkcji. Tutaj tak naprawdę mamy jakąś... to jest spot, czyli miejsce, które generuje nam dane. Tak? Ono tak naprawdę to jest kluczowa funkcja emit, która generuje dane i wypycha je dalej. Tak? To ono tak naprawdę sobie bierze z tej, akurat w tym przykładzie, z tej tablicy jakieś losowe słowo i je wyrzuca dalej. Ten system ma mechanizm ackowania i failowania, co znaczy, że jeżeli dana tak zwana krotka zostanie przetworzona, no to okej, zaznaczamy, że ona była. Jeżeli została źle przetworzona przez naszą topologię, może zostać ponowiona. No i miejsce, które tak naprawdę sobie przetwarza te dane. Dużo kodu nie ma, łatwo w sumie w tą technologię wejść. Moglibyście spróbować na GitHubie, ja na Twitterze dam trochę linków później. Na GitHubie są projekty Storm Starter, Storm PHP, które tak naprawdę pozwalają wejść w tą technologię. Kto tego używa? Używa tego Twitter. Projekt Storm został napisany przez Nathana Marca, świetnego programistę. No to była jakby odpowiedź na ich problemy, tak? Że właśnie nie mieli tych danych dostępnych w czasie real-time'u. I Twitter, jak to zobaczył, stwierdzili, o kurczę, to jest to, czego my potrzebujemy, tak? Co zrobili? Kupili go. Nie? Znaczy, wykupili samą jego firmę razem z nim. Super, bo tam trochę zarobił chłopak. I co zrobili? I tak naprawdę zaczęli to rozwijać i zaimplementowali to przez praktycznie całą swoją infrastrukturę. Od
searcha, od monitorowania hashtagów, poprzez rzeczy, monitorowanie logów i tak dalej, i tak dalej. Świetnie to działa. Zobacz, zbliżamy się do zdjęcia do końca. Jeżeli ktoś jest z Warszawy i chciałby posłuchać o Stormie jutro na PHPersach o godzinie 18, będę jakby kontynuował ten temat, tak? Jeżeli ktoś ma ulica Andersa 29, jutro 18, zapraszamy. A taka mała kryptoreklama. Macie trochę linków, takich, że tak powiem, do poszczególnych projektów. Większość, że tak powiem, łatwo się domyślić. Odbywa się w ogóle jeszcze coś takiego jak, specjalnie odsunąłem ten link, Big Data Festival. Ktoś był w zeszłym roku, znaczy w tym? No, jeżeli nie, to jest fajna okazja. To jest w ogóle event, który jest tak naprawdę na całym świecie, odbywa się jednocześnie. W zeszłym roku był, żebym was nie skłamał, w 30 miastach po całym świecie, naprawdę na wszystkich kontynentach. Najbliżej nas akurat było w Berlinie, pojechaliśmy, bardzo fajnie było. Ktoś chciałby wejść w tematykę Big Data, to jest tak naprawdę całkiem niezła okazja. Jeśli chcielibyście tak głębiej poznać temat, cała seria książek O'Reilly, z tą książką po lewej stronie, czyli How to be the Definitive Guide. Kniga trochę ma 600 stron, ale naprawdę opisuje wszystko. Od use case'ów, po ideę mapreduce'ów, po implementację, przez wszystkie kluczowe projekty. Okay. Tutaj oczywiście tych książek tam jest więcej, tak? Bo to jest HBase, to jest PIG. PIG to jest język, tak zwany PIG Latin, w którym opisujecie w takim języku niemalże słownym, tak? Znaczy, to wygląda tak, jakbyście prawie że po angielsku czytali. Obróbkę danych, tak? Czyli moglibyście załadować sobie jakieś dane, jakąś CSV-kę gigantyczną, tak? I po prostu piszecie w foreachu na przykład, jak to obrabiacie. Idealne. Nie trzeba znać PIG-a, 15 minut jesteście wymiataczami. Oczywiście PIG ma wsparcie dla PHP-a, można pisać tak zwane UDF-y, czy tam User Defined Functions w PHP-ie i wykonywać sobie obliczenia w PIG-u. Jeśli ktoś jest fanem Drupala, jest strona Big Data. Sorry, musiałem. Dzięki. Na JointInie jest link do mojej prezentacji. Ja bym był bardzo wdzięczny za każdy komentarz na minus. Tutaj macie mojego Twittera. Jeżeli ktoś chciałby pogadać, może się do mnie odezwać. Zasadniczo dzięki. No to co, jakieś pytania, jeżeli macie? Jakoś tak jest, że po moich prezentacjach nie ma pytań. O! Pytanko, czy masz jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o stabilność tych systemów Big Data w produkcji, ponieważ czytałem o tym, że Hadoop akurat chyba, albo HBase ma problemy przy małej ilości maszyn. Znaczy, wiesz, to nie są systemy, które się odpala na jednej maszynie, tak? Zazwyczaj są systemy, że odpala się tych instancji więcej. Ja tu mam taki single node setup, tak? Natomiast minimum tak naprawdę w Hadoopie, żeby się sensownie bawić zgodnie z przeznaczeniem, tak? To są trzy szafy rakowe. Nie, znaczy już to tłumaczę, przesadzam oczywiście, tak? Ale chodzi mi o HDFS-a w tym wypadku. HDFS, czyli ten system rozproszony, dba automatycznie o replikację waszych danych, tak? Czyli wasz plik o rozmiarze 1 terabajta zostanie podzielony na ileś tam paczek, każda paczka zostanie umieszczona na innym serwerze, tak? I teraz Hadoop dba o to, że ten plik musi być rozłożony na klastrze w bardzo umiejętny sposób, tak? On musi być, powiesz, klastr musi być wybalansowany, ale Pierwsza wersja, kopia tego pliku zostanie umieszczona na serwerze, na który on poszedł, zaploadowany. Druga kopia, bo w defaulcie są trzy zawsze, oczywiście można klasy replikacji zmienić. Druga kopia pliku znajduje się w obrębie tej samej szafy rakowej w ramach jednego switcha. To chodzi o to, że Hadoop optymalizuje ruch sieciowy, natomiast trzecia i ostatnia kopia, ta defaultowa, może wylądować na innej szafie rakowej. Zresztą Hadoop z tego powodu jest mi chyba jedynym znanym systemem, gdzie konfigurując serwer, dodając go, trzeba określić, który jest w szafie rakowej. Tak, i to jest właśnie po to, żeby Hadoop wiedział, gdzie ma te pliki rozłożyć. Więc tak naprawdę, no wydaje się, że trzy maszyny, to tak naprawdę to jest minimum, żeby mieć tą jakby, tą właściwą cechę HDFS-a, tak, tą odporność. Natomiast wiesz co, w naszej klasie
Cluster, no tam miał kilkanaście maszyn, tak? I nie słyszałem, żeby były z nim jakiekolwiek problemy. Na przykład, a odnośnie tego drugiego projektu, Storm. Storm z kolei jest, on jest zaprojektowany w architekturze fail fast, to znaczy, że poszczególne procesy mogą się wywalić, on je automatycznie wznowi i aplikacja tego nie zauważy, tak? To są no, sekundy, jak on się podnosi, tak? Trzyma sobie stan w Zookeeperze, jest w stanie się automatycznie odtworzyć. Dobra, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja będę oczywiście jeszcze w kuluarach, bo tutaj już widzę, że następny prelegent czeka. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia.